Witajcie na moim kanale. Dziś jesteśmy na ranczu. Spacerujemy sobie wzdłuż rzeki. No bo się zaczęło dziać. W końcu robią nam melioracje. Będą oczyszczać rzekę, udrażniać ją. Tam już jedzie ciężki sprzęt, czyli koparka gąsienicowa. A tam z tyłu przekaszają to, żeby po prostu było widać, którędy koparka ma jechać. No i tak to wygląda. Tu jest nasza łąka, tu jest rancho. Także rzeka już będzie udrożniona, przeczyszczona. No i nie będzie taki wysoki poziom miała jak dotychczas. A trochę porozmawiałem sobie z tym panem operatorem tej koparki. No właśnie, mamy w planie wykopanie tutaj tego stawu do 1000 metrów kwadratowych, czyli 10 ary. Ale dobrze mi pan podpowiedział, że za 1000 metrów kwadratowe lustra wody jest pobierana opłata. Jest podatek pobierany po prostu od Wód Polskich i za każdy metr kwadratowej powierzchni wody mówił pan, że 15 groszy się płaci, a zbiornik o powierzchni do 5 ary, czyli do 5000 metrów kwadratowych, nie podlega tej dopłacie. Czyli warto się zastanowić, czy nie zmniejszyć tego zbiornika, żeby uniknąć jakiejś opłaty. No i tak to wygląda. No pomyślimy, zobaczymy. Jesteśmy na pasiece, także zaraz będziemy zakarmiać. Tutaj jak widać, nie wiem czy nie dochodzi do rabunków. Chyba raczej nie. Chyba rabunków nie ma. Ale zaraz sprawdzimy troszkę. Sprawdzimy troszkę, co się dzieje w ulach. Pokrzywa zarosła. Trzeba kosić. O, tutaj się coś dzieje. Już dostałem żądełko. Nie wiem, czy to nie jest rabunek. A może to nie, to jest oblot pszczoły. Bo ten ulik pasowałoby podnieść wyżej, postawić. Tutaj wszędzie strażniczki na wylotkach. Bardzo dobrze. I będziemy karmić. Jeszcze zobaczymy kładkę. O kurde, osy. Nie, nie sypie się już waroza. No tutaj troszkę jest. No zgryziona. Zgryzione paski. W tym roku jest normalnie inwazja os. O, tak kwitnie facelia. No i jest trochę pszczółek. Jest troszkę pszczółek na faceli. Można zobaczyć. Pszczółki jeszcze oblatują facelia. Także warto siać jeszcze późne.